Mam do was pytanie. Dlaczego się dzisiaj tutaj spotkaliśmy? Odpowiedzcie na to pytanie. Nie jest to retoryczne. Nasze szczęście było dobre. Jeszcze jakieś pomysły? Tak. A co nas łączy? Wiara w Jezusa Chrystusa. Dobrze. Więc jesteśmy grupą ludzi, która ma, która wierzy w określone, powiedziałbym, nazwą to filary wiary. Jednym z takich filarów podstawowych to jest właśnie wiara, która nas spaja razem z Jezusem Chrystusem, jak tutaj już padło. I chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się właśnie nad wiarą, nad tym, jak podchodzimy do wiary i co Biblia mówi na ten temat. Bo kiedy cofniemy się w czasie do czasów apostolskich, po tym jak Jezus odszedł do nieba, wstąpił na niebiosa, to widzimy, że w pierwszych rozdziałach, w pierwszym rozdziale i w wersecie 14 Dziejów Apostolskich, że apostołowie zebrali się i razem modlili się i prosili Pana Boga, aby ich prowadził, że byli w jedności, razem w modlitwie i studiowaniu Pisma Świętego. I kiedy tak nad tym się zastanawiałem, rozważałem ten temat, to do mojej podświadomości naszły takie myśli, że czym w ogóle dla nas jest wiara? Co rozumiemy przez samo to stwierdzenie? I Pismo Święte wiele wersetów, znajduje się wiele wersetów, które mówią o wierze, ale jeden taki werset, który bardzo jest charakterystyczny, znajduje się w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Proszę, żebyście otworzyli 10 rozdział listu do Hebrajczyków. I tutaj będę czytał po kolei wersety od 38. A sprawiedliwy będzie żył z wiary, lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. My zaś nie jesteśmy z tych, którzy się cofają ku zatraceniu, ale z tych, którzy wierzą ku zbawieniu duszy. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. I dalej 11 rozdział mówi o bohaterach wiary, od Abla aż do ostatnich ludzi, którzy umrą śmiercią męczeńską tutaj na ziemi przed przyjściem Chrystusa. Ale ta wiara właśnie, która prowadziła Kościół Boży od samego początku, jest tym elementem, na którym chcę się dzisiaj skupić. Ponieważ wiele ludzi ma różne podejście do religii, różnie do wiary. Wielu ludzi, kiedy na korytarzu czy na ulicy zapytamy ich o to, czym jest wiara dla nich, albo w co wierzą, to dostaniemy najróżniejsze odpowiedzi. Jedni powiedzą, że w kosmitów, inni, że w Jezusa Chrystusa. Jeszcze inni może dadzą zupełnie odpowiedzi, które nas mogą zadziwić i zaszokować. Ponieważ ludzie nie wiedzą, co to jest wiara. Jest to, najprościej mówiąc, według słownika, to jest to pewien zbiór wierzeń, jakieś przeświadczenia, często wiązane właśnie z religią. Ale czym jest wiara dla nas? I kiedy tak analizowałem Pismo Święte, to zaprowadziło mnie ono do pierwszego listu Jana, który jest, Ewangelii Jana pierwszego rozdziału. I nic w tym dziwnego, bo Ewangelia Jana jest bardzo specyficzna w swojej budowie, w swojej treści do innych Ewangelii. I w pierwszym rozdziale, w wersetach od 11 do 13, czytamy takie słowa o Jezusie. Do swej światłości przyszedł, ale go swoi nie przyjęli, lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. I tutaj dzisiaj już padło to stwierdzenie, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, że On jest naszym Zbawicielem. I dalej pisze, 13 werset. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. I to jest ciekawe, że chrześcijaństwo ukazane przez Jana to nie jest stwierdzenie wierzę w Jezusa Chrystusa. I tyle. Bo gdyby tak było, to każdy człowiek na ulicy mógłby powiedzieć ja wierzę w Jezusa Chrystusa, jestem zbawiony. Ale wiemy, że wiara, prawdziwa wiara, taka, o której mówił apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, to nie jest wiara, że no okej, wierzę, prawda, stwierdzam coś. Ale jest to dużo głębsza relacja.
I sama Ewangelia Jana w 3 rozdziale nam tłumaczy wiele na temat właśnie wiary, która buduje człowieka, który jest prawdziwym chrześcijaninem. I tutaj mamy 3 rozdział, który wszyscy praktycznie znamy, dlatego przytoczę tylko 2 wersety. Mówi tutaj Jezus z Nikodemem. I w 5 wersecie Jezus zaczyna stwierdzenie, że zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Kiedy ilekroć w Piśmie Świętym pojawia się takie stwierdzenie, to zawsze Jezus pragnie bardzo duży nacisk położyć na to, co będzie zaraz powiedziane. I mówi: jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. I tutaj Jezus już na początku tłumaczy nam, że są 2 kategorie ludzi na tym świecie. Że są ci, którzy są narodzeni z ciała i ci, którzy są narodzeni z ducha. 2 narody, o których też mówi apostoł Paweł właśnie w liście do Hebrajczyków, nie otwarcie, bo on mówi o jednym, ale każda historia, którą przytacza, ma też aspekt ten drugi. Kiedy na początku jest mowa o Kainie, to jest mowa też o Ablu. Kiedy mowa jest o Ablu, to jest też o Kainie, który go zabił. Sprawiedliwy i niesprawiedliwy. Kiedy patrzymy na historię pod tym kątem, to zauważamy, że te 2 narody, zostańmy przy narodach, te 2 narody, sprawiedliwy i niesprawiedliwy, który też Jezus w Ewangelii Mateusza określa jako synowie Królestwa Bożego i synowie złego, oni zawsze ze sobą współdziałają. I zobaczyliśmy teraz charakterystyczną cechę ludu Bożego, czyli współpracę przez wiarę z Duchem Świętym. Że jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Ale teraz chcę, żebyśmy zobaczyli, jak charakteryzuje Biblia tą drugą grupę ludzi. I do tego potrzebujemy otworzyć 1 Księgę Mojżeszową, 6 rozdział i werset 5. Tu mamy historię przedpokokowej ziemi. I werset 5 mówi: gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe, bo wszystkie dni żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i ubolewał nad tym całym sercem. I to są te 2 kategorie ludzi. Jedna, która odchodzi od Pana Boga z całego serca i druga, która szuka Boga z całego serca. Aczkolwiek obie grupy są grupami religijnymi. Nie wiem, czy zauważyliście. Bo kiedy popatrzymy na tą genealogię, która po kolei jest ukazana od Kaina, to popatrzymy, że później wszystkie religie pogańskie bazowały właśnie na tym, czego Kain uczył jego potomkowie. To wszystko potem jest odwzorowane w Babilonie, w tym wielkim pomieszaniu, które w świecie religijnym się pojawiło. A więc nie są to ludzie niewierzący. Ale podstawowe pytanie, w co oni wierzą? Czy wierzą w Jezusa Chrystusa? I to nie tylko przez stwierdzenie, ale przez życie z Nim codzienne i deszcz Ducha Świętego, który na nich spływa. Bo wielu ludzi, których spotykamy, mówi: ja wierzę. Nawet jestem chrześcijaninem. Tylko czy to chrześcijaństwo jest takie, jak opisał to właśnie Jezus Nikodemowi? Czy jesteśmy narodzeni z wody i z ducha? Czy Duch Święty i Jego deszcz jest udziałem dla nas codziennie? Nie tylko kiedyś w przeszłości zostałem ochrzczony, Duch wstąpił, byłoby fajnie, ale tak nie jest. Ale codziennie musimy prosić o Ducha Świętego, aby On nas pokierował. I kiedy wrócimy do Ewangelii Jana 3 rozdziału, i tutaj jest werset 8, Jezus mówi ciekawą, charakterystyczną cechę dla ludzi narodzonych z Ducha Świętego. I zanim przeczytam, to pragnę wam zadać pytanie. Czy jesteśmy gotowi jako ludzie, aby kiedy Duch Święty nam powie w jakiś sposób, nieważne w jaki, może otworzą się drzwi, może powie nam po prostu do ucha, idź tam i tam, czy poszlibyśmy?
Czy może jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje plany i gotowi są tylko i wyłącznie na to, żeby pójść tam, gdzie oni już zaplanowali miesiąc wcześniej? A co jeżeli nasze wakacyjne plany nagle runą w gruzach i Pan Bóg powie, musisz pojechać do Bułgarii? Prawda? Jakieś miasto, nie wiadomo gdzie, Pan Bóg mówi albo otwiera drzwi. I co wtedy? No często nie wiadomo, czy to jest głos. Tak, ale zakładam, że modliliśmy się, prawda? Panie Boże, pokieruj mnie codzienną modlitwą. I Pan Bóg nagle, prawda, pojawia się koperta w drzwiach, zaproszenie z diecezji, finansujemy ci wyjazd, dojazd masz tam, tam się już tobą zajmą, jedź ewangelizm. Czy ktoś z nas by poszedł? Bo to często jest trudne. A Jezus mimo wszystko mówi w 8 wersecie, że narodzeni z Ducha Świętego są jak wiatr. Wieje, gdzie chce i słyszysz Jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Ciekawe. Jak blisko jesteśmy z Panem Bogiem i czy jesteśmy w stanie wyjść z naszej strefy komfortu, aby wyjść do ludzi? Może tutaj podałem taki bardzo drastyczny przykład. Ale może to jest, nie wiem, wyjść na rynek i porozmawiać z kimś. Jak wiem, to jest nasza wiara, moi drodzy. Ja wiem, że to są takie nadnaturalne wręcz stwierdzenia. I to się nie dzieje w życiu każdego z nas. Ale Pan Bóg otwiera pewne drogi i pytanie jest tylko takie, jak bardzo chcemy pójść za Nim. Bo słyszałem takie doświadczenia, że ludzie odważyli się na to. Pierwszy krok wiary to nie był Pan Bóg daje jasne zapewnienia. Ale poszli i później Pan Bóg robił cuda. Cuda, które możemy wierzyć, że się nie zdarzają i były w tym głosy typu pochyl się albo zrób krok do przodu. I często ratował wtedy ich życia. Takie historie są realne. Pytanie, czy one muszą być udziałem tylko i wyłącznie kilku osób? Czy może mogą być udziałem każdego z nas? Moi drodzy, jaki jest największy problem chrześcijaństwa poza naszą niewiarą w moc Bożą? Podpowiem wam, że ten problem chrześcijaństwa, który jest od de facto od momentu, w którym Jezus wstąpił do nieba, aż do naszych czasów. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. Sprawa mogłaby się wyglądać prosta. No, są sprawiedliwi, niesprawiedliwi. Są ci, którzy za Panem chcą podążać. Czasem wolniej, czasem szybciej. I 24 rozdział Mateusza i 4 werset Jezus tutaj powiedział: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. I myślę, że to jest jeden z podstawowych problemów, które mamy dzisiaj w chrześcijaństwie. I de facto, tak jak powiedziałem, on był od początku. Kain i Abel to byli ludzie wierzący. Urodzili się w tej samej rodzinie, otrzymali te same religijne wychowanie. A mimo wszystko jeden powiedział, ja będę interpretował to, co Pan Bóg mówi według mojej woli, a drugi powiedział, ja wypełnię to, co Pan Bóg chce. I to jest niesamowite, że Pan Bóg pozwolił Kainowi żyć, pozwolił mu założyć swoją religię i pokazał, co się dzieje na końcu. Pokazał, że ci, którzy szli za Kainem, odeszli od Pana Boga, odchodzili coraz dalej. I w końcu nie było dla nich już ratunku, musiał zostać wydany na nich osąd w formie potopu. I tak mamy właśnie te dwie grupy ludzi. I większość osób, kiedy czyta Pismo Święte, to mówi, no oczywiście, prawda, to było to stare przymierze, kiedyś Pan Bóg inaczej podchodził do osób, były ofiary. Ale Pan Bóg też mówił do Izraela o nowym przymierzu, o czymś, co będzie zmienione, co było w pewien sposób słabe przez to, jak ludzie podchodzili do przymierza, które Pan Bóg zawarł z ludem. I często odnosimy to tylko do
do Synaju, do wtedy, kiedy prawo zostało nadane, wszystkie przepisy świątynne, ale tak naprawdę to prawo zostało nadane już w Edenie, kiedy pierwszy baranek został złożony za człowieka. I w księdze Jeremiasza Pan Bóg mówi do Izraela takie słowa, które są wybitne, bo one pokazują nam, że Pan Bóg chce zawrzeć nowe przymierze. I w 31 rozdziale, od 31 wersetu jest napisane, że oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem izraelskim i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. To jest oczywiście porównanie do relacji małżeńskiej. I wiecie, zastanawiam się, co było problemem w Izraelu. Przecież oni przyszli przed Synem, powiedzieli, oddamy się Tobie, Panie, jako ten naród cały izraelski. I co poszło nie tak? I kiedy przestudujemy to, jak oni podchodzili do Pana Boga, w tych pierwszych rozdziałach, w tym 19 i później kolejnych, kiedy Mojżesz już poszedł przed na górę Syna i rozmawiał z Panem Bogiem i był ten wielki, to wielkie odstępstwo, które Aaron pozwolił, aby zakwitło w Izraelu, możemy zauważyć jedno, że Izrael powiedział, my zrobimy, my damy radę. Ja mam siłę. Tak się zetnę, że uda się te 10 przykazań Bożych przestrzegać. I te wszystkie inne rzeczy, które Pan Bóg rozkazał. Ale Pan Bóg mówi, że to było nieskuteczne. To tak się nie da. I tutaj mówi w księdze Jeremiasza dalej, że to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby wypełniać, bo ja tak potrafię. I mówi, ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego, ani nikt swego brata, mówiąc, poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan. Przebaczę bowiem ich nieprawości, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. To jest już obietnica, która wychodzi w przyszłość. Ale moi drodzy, tutaj chodzi o coś innego, już nie o to, co ja potrafię, ale jak silna jest moja wiara, czy ja zaufam Panu Bogu, czy ja mogę pozwolić Mu, aby On pokierował mnie i przez wiarę uchwycić się tych obietnic. A więc możemy powiedzieć, że mamy dwa narody, które tutaj koegzystują z siebie w świecie duchowym. Ci, którzy pokutują i przychodzą do Pana Boga przez wiarę i mówią, Jezu, wierzę w Ciebie, pomóż mi i uświęć moje życie, poprowadź mnie. I jest też ta druga grupa, która nie pokutuje, która mówi, jak Kain, moje grzechy są większe, niż można by mi je przebaczyć. To się nie da, prawda? Ja już będę taki, jaki jestem. Ale Jezus mówi do nas, żebyśmy wzięli krzyż na siebie. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i 24 wersecie. Weźcie krzyż. I kiedy tak często używamy tej frazy, może nam przyjść do głowy, że bierzemy te ciężary, prawda, które wiążą się z naszym życiem chrześcijańskim na co dzień. Ale kiedy popatrzymy na Jezusa, to Jego krzyż wyglądał trochę inaczej. Bo Jego krzyż wyglądał tak, że On przez wiarę ufał Ojcu. I kiedy w ogrodzie Getsemane Jezus ostatnie chwile przed męką spędzał, to krwawy pot ściekał po jego czole. Bo on z wiarą modlił się. Nie czekał, że Panie Boże, odpuść mi. I nagle jakieś olśnienie, jak niektórzy wierzą. Że kiedy upadnę na kolana, to będzie od razu super uczucie, może jakiś dreszczyk. Nie. On upadł na kolana, modlił się i to była tak silna modlitwa, że krew ściekała po jego czole. Jaka wiara. I tej wiary właśnie my musimy być naśladowcami.
nie wiary ogólnie rozumianej, ale wiary, którą miał Jezus. I o tym nam mówi Apokalipsa w 14 rozdziale. To jest charakterystyką ludu Bożego. 14 rozdział Apokalipsy i 12 werset. Tu jest cierpliwość świętych. Tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. I to jest ciekawe, że często to podchodzimy do tego w taki sposób spłycony. Ale wiara Jezusa nie jest czymś lekkim. Ona się objawiła podczas kuszenia, podczas pobytu w Getsemane, kiedy wszyscy spali, a Jezus mówił: uważajcie. Uważajcie, bo przychodzi czas, kiedy będziecie potrzebowali siły z góry, o którą teraz nie prosicie. I potem uczniowie mieli problem. I pytanie, czy my chcemy być jak uczniowie, czy wolimy spać, czy wolimy się modlić. Prosić Boga, aby nas prowadził. Moi drodzy, czym jest Ewangelia? Bo w 24 rozdziale Mateusza, kiedy jest mowa o wydarzeniach zaraz przed przyjściem Chrystusa, cały rozdział to rzeczywiście mówi o zniszczeniu Jerozolimy, ale teraz chcę, abyśmy się skupili na wydarzeniach czasów końca, czyli eschatologii. I 24 rozdział, tam jest powiedziane w 24 i 14 wersecie, że ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Teraz mam do was pytanie i proszę o odpowiedź. Czym jest Ewangelia? Możecie wszyscy mieć rację, więc możecie powiedzieć. Mocą Bożą. Tak. O czym mówi Ewangelia? Ewangelia to Królestwo Boże. Mhm. O Jezusie. O Jezusie. O zbawieniu. O zbawieniu. Dobrze. Mamy już początek. Możemy na czymś budować. Tak. Nie tylko oczywiście o Jezusie, o Jego narodzinach, o Jego misji, o zbawieniu, o śmierci, czyli dokonaniu planu zbawienia i o zmartwychwstaniu. O nadziei, którą mamy w Jezusie. Moi drodzy, czy ta Ewangelia była zawsze głoszona? Tu tak? Ktoś nie? Zawsze była głoszona. Zawsze? Oczywiście. Na pewno? To powiem, że obie informacje są prawidłowe. Aczkolwiek jest pewien kruczek. Ponieważ przez około 1700 lat nie była Ewangelia głoszona w pełni. Dlatego mówię, że jest trochę prawdy, a troszkę nie. Kiedy otworzymy Księgę Daniela, 8 rozdział, i proszę, abyśmy tam teraz poszli. Jeszcze mamy czas. Nie będziemy studiować całej Księgi Daniela, nie martwcie się. Tylko kilka wersetów. Księga Daniela jest specyficzna, ponieważ ona nam mówi właśnie o tym, że przyjdzie Mesjasz, ale nie na tym się dzisiaj skupimy. 8 rozdział Księgi Daniela i 11 werset. Wzniósł się nawet aż do księcia tego wojska i przez niego została odjęta codzienna ofiara i zostało to porzucone miejsce jego świątyni. Ciekawe w tym wersecie jest to, że tutaj nie ma nigdzie słowa świątynia. Tam jest tylko hebrajskie tamid, które znaczy, że to jest codzienna kontynuacja, jest pewna. Jednakże ono się odnosi do świątyni, ale dzisiaj nie chcę mówić o świątyni tej ziemskiej, która była tutaj tym obrazem, ale o świątyni, która jest niebiańska. I moi drodzy, świątynia to nie jest tylko dane miejsce, ale świątynia wskazuje nam bezpośrednio na Jezusa. Mamy określone przedmioty, które znajdowały się w świątyni i na nich chcę położyć troszkę nacisku dzisiaj. Mamy ołtarz, na którym składano ofiary i który symbolizował ofiarę Chrystusa. Mamy miednicę, której umywano ręce i która wskazuje na chrzest.
mamy chleby pokładne, które mówią nam o chlebie życia, którym jest Biblia i Jezus. Mówię świecznik, który znajduje się w miejscu świętym też, który nam mówi o tym, że jest, Jezus jest światłością świata. Jest też ołtarz kadzielniczy, który nam wskazuje na służbę Chrystusa, pośrednika naszego, jedynego pośrednika, jakiego mamy. I Arka, miejsce najświętsze, która mówi o 10 przykazaniach. I wiecie, że każde z tych elementów zostało zaatakowane w historii świata? Każde z nich zostało zamienione na coś innego. Powiedziałbym, że gorszy zamiennik, ponieważ nie daje zbawienia. W formie systemu religijnego. Nie osób, poszczególnych jednostek, które wierzą z całego serca Bogu, żeby było jasne. To nie o tym jest mowa. Ale mówi tutaj o mocy, która atakuje Słowo Boże, która atakuje bezpośrednio Jezusa Chrystusa. I ta moc dalej działa. Inny werset, który mamy w 7 rozdziale Daniela, czyli kartkę wcześniej. I 25 werset mówi: i będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w ręce Jego aż do czasu, czasów i połowy czasu. Nie będziemy dzisiaj mówić o tym proroctwie dokładnie, ale jest to siła, która powstaje po Rzymie cesarskim. Jest to Rzym pod władzą papiestwa. I wiemy, że on bezpośrednio zaatakował każdą z tych zasad, a przez to Jezusa Chrystusa. I wiemy też, że dopiero po 1834 zostały zebrane wszystkie prawdy, które po kolei od czasów reformacji zostały powoli przywracane chrześcijaństwu. Mówimy tu o sprawiedliwości przez wiarę. Mówimy tu o świadectwie, które mamy wydawać ludziom, o misji światowej. To wszystko zostało nam dane przez reformację. I moi drodzy, my jako Adwentyści Dnia Siódmego mamy specjalne poselstwo dla świata, ponieważ my mamy to wszystko zebrane, co apostołowie głosili. Prawda, która kiedyś była, jest znowu obecna i ta Ewangelia może być głoszona na całym świecie. Nie Ewangelia Jezus cię zbawi i tyle. Przyjdziesz w niedzielę, czy w sobotę, czy w którykolwiek inny dzień do kościoła i wystarczy. Ale ta Ewangelia, która była od początku głoszona, ta, w którą uwierzył Adam z Ewą i przez wiarę mogli mieć udział w życiu wiecznym. Znaczy mogą. Wiadomo. Tą samą wiarę wierzyli wszyscy patriarchowie, prorocy, aż do przyjścia Jezusa i dalej wierzą. I dlaczego jest prawdą, że była ta Ewangelia, a zarazem jej nie było? Ponieważ Bóg zawsze miał swój wierny lud, który głosił. Byli waldensi, byli inni, którzy rozchodzili się po ziemi jak małe mróweczki, niosąc tu i tam Ewangelię. Jednakże to nie były takie piękne czasy jak dzisiaj. Często kończyło się to śmiercią. I tylko kiedy Jezus przyjdzie, zostanie pokazane nam, jak wielu ludzi zginęło i gdzie. I jak wielkie ziarno zasiali, jaki będzie jego plon. My tego nie wiemy. Apokalipsa mówi nam jeszcze o jednej rzeczy, na którą Jezus bezpośrednio tutaj kładzie nacisk. Też 14 rozdział. Mowa jest tutaj o poselstwie trójanielskim. Pytanie, czy poselstwo trójanielskie mogło być głoszone przez kogokolwiek przed powstaniem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a dokładnie przed rozpoczęciem ruchu milenieckiego, bo pierwsza część tego poselstwa była wtedy głoszona. Czy ktoś mógł? Tak czy nie? Głośniej. Nie słyszę was. A widzę, że nie wiecie. Nie, nie mogło. Nie mogło być, bo nie było sądu wtedy, dopiero 44 roku. Dobrze, dobrze, zgadza się. A jest przeczytajmy od 6 wersetu. I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną.
aby ją zwiastować mieszkańcom na ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, mówiącego donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Moi drodzy, czy ktoś przed XVIII wiekiem wierzył w to, że mamy sąd? Czy Ewangelia była w pełni znana ludziom? To czy widzicie teraz, jak wielkie mamy zobowiązanie? Bo wielu z nas podchodzi do tego jako do zabawy. Jestem adwentystą, tyle, prawda? Wystarczy. Bycie adwentystą to nie jest bycie dla bycia. To jest bycie dla Jezusa przez głoszenie Ewangelii, która jest życiem. Bo wielu z nas podchodzi do wniosku, że, tak jak brat mówił wcześniej, że Mormoni wierzą w swoje, oni mają prawdę, oni będą zbawieni. Moi drodzy, może się okazać tak, że my spotkaliśmy jakiegoś Mormona, nie powiedzieliśmy mu i on będzie zbawiony, a my nie. Ja tutaj nie mówię, kto będzie zbawiony, a kto nie, ale że może tak być. Bo Pismo Święte tak nam mówi, jeżeli widzimy kogoś, kto grzeszy i nie powiemy mu, to mamy problem. Dlatego musimy być szczególnie ostrożni, jak korzystamy z okazji, które nam Pan Bóg daje. Jeśli się modlimy, żeby Pan Bóg kogoś do nas wysłał, kogoś nam dał, żebyśmy mogli Mu przekazać Ewangelię, to nie módlmy się po to, żeby później siedzieć cicho. Ja wiem, że są różne sytuacje. Ja wiem, że nie zawsze się da powiedzieć, że nie zawsze wiemy, co powiedzieć. Ja wiem, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest sprawiedliwy i On nas osądzi dobrze i sprawiedliwie. I że mamy pośrednika, który się za nas też modli, który prosi codziennie Ojca, aby dał nam Ducha Świętego, który nas wspomoże. Ale znowu wracamy do podstawowego pytania. Czym jest nasza wiara? Czy jest to wiara apostolska? Czy jest to wiara Jezusa, która ma charakteryzować lud czasów ostatków? Czy może jest to wiara, którą miał ktoś inny? Ktoś, kto był złodziejem, chodził z Jezusem, widział, co Jezus może, kim jest, jak odpuszcza grzechy. A mimo wszystko, kiedy zgrzeszył, zamiast pójść do Jezusa, tak jak Piotr kiedy się zaparł, i powiedzieć: wybacz mi, powiesił się. I on nie będzie w niebie. Dla niego się skończył czas. Wiecie, że dla szatana nie ma niczego lepszego niż zabić drugiego człowieka? Żeby jeden zabijał drugiego. Wiecie dlaczego? Bo kiedy on umrze, on już nie może być zbawiony. Jest koniec. Życie zakończone. Wszystko się skończyło. I ludzie dzisiaj umierają. I my nie wiemy, czy on będzie zbawiony, czy nie. Wiemy jedno, że większość z nich nawet nie usłyszała o Ewangelii. A ta Ewangelia ma być głoszona. I nie tylko ta Ewangelia, która mówi o tym, że jest Jezus, ale o tym też, że się kończy czas, kiedy można do Jezusa przyjść. I 8 werset mówi: a zanim przed inny anioł mówił, upadł Babilon, wielkie miasto, bowiem gniewu swego nierządu napoiło wszystkie narody. Później mamy jeszcze, że to poselstwo będzie głoszone drugi raz z mocą, bo pierwszy raz było słabo głoszone. I dzisiaj też jest słabo głoszone. Ale będzie czas, kiedy będziemy głosić mocno. A trzeci anioł szedł za nimi i donośnym głosem mówił: jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamię na czoło lub na rękę, ten również będzie pił wina zapalczywości Boga nierozcieńczonego, nalanego do kielicha jego gniewu, i będzie męczony w ogniu i siarce przed świętymi aniołami i przed barankiem. Może nie pójdę, ale dam wam pewną dygresję. Wiecie, że z kielicha pili jeszcze inni ludzie? Kiedy Izrael pod górą Synaj stworzył tego złotego cielca i oddawał mu pokłon, to Mojżesz, kiedy zszedł, dał im też pić
właśnie tego cielca w wodzie. Ciekawe. Dlaczego to mówię? Dlaczego tak ważne są te drugie dwa elementy trójanielskiego poselstwa? Ponieważ to Jezus jest zaatakowany. To nie chodzi tylko o to, który dzień święca, czy ten, bo my często tak upraszczamy, że to chodzi tylko o dzień. Ale świątynia jest zaatakowana, a przez to cały plan zbawienia jest zaatakowany. I tu już nie chodzi tylko o dzień. Ale o to, czy ktoś ma zrozumienie tego, na czym plan zbawienia polega. I my nie możemy sobie pozwolić dzisiaj, że siedzimy bezczynnie. Ja nie mówię, żebyśmy teraz pospolite ruszenie robili, prawda? To nie o to chodzi. I szli nagle nawracać tysiące ludzi. Ale co robimy na co dzień? Jak wyglądają nasze relacje z ludźmi? Dzisiaj kilka osób powiedziało swoje doświadczenia. I widzę, że działamy. Ale brakuje nam spędzania czasu na kolanach. Nam wszystkim. Mnie też. To ja, nie żebym ja tutaj był gdzieś wyżej. Tym kazaniem potępiam też siebie. Więc spokojnie. Zakończmy wersetem z Księgi Izajasza. 58 rozdział. I tutaj 12 werset. Twoi potomni odbudują starodawne ruiny. Wzniesiesz fundamenty wielu pokoleń i nazwą cię naprawcą wyłomów i odnowicielem ścieżek na zamieszkanie. Moi drodzy, tutaj dalej jest mowa też o sabacie, ale o tym nie będziemy mówić. Ale czy my naprawiamy, czy my budujemy właśnie ten fundament, te ruiny, czy one są odbudowywane przez nas? Tak jak mówiliśmy, nie chodzi tutaj o żadne fizyczne rzeczy, ale duchowo. Czy nasze życie jest odbudowywane? Moi drodzy, działanie Ducha Świętego to przede wszystkim jest życie razem z Nim i uświęcenie, które musi być elementem naszego życia. I chcę was zostawić z jednym pytaniem. Kiedy się nawróciliście? Może byliście od zawsze adwentystami. Ale czy od momentu najdalej w pamięci, kiedy powiedzieliście Panu Bogu tak, czy wasze życie się zmieniło? Czy widzicie ciągły, nieustający progres, wzrastanie? Czy widzicie zwycięstwo w swoich życiach? Jeżeli tak, to dobrze. Niech wam Pan Bóg to pomoże, aby tak było dalej. A jeżeli nie, może ktoś z was jest tutaj, kto tego nie widzi. Może dopiero zaczyna iść z Panem Bogiem. Może jest ktoś, kto w ogóle nie wierzy. I moje pytanie, czy chcesz dzisiaj pójść za Panem Bogiem? Czy chcesz Mu oddać swoje serce? Bo teraz jest czas, kiedy Pan Bóg do nas woła. I nie tylko do tych, którzy nie podjęli tej decyzji, ale może jesteś osobą, która się waha. Może gdzieś twoje życie duchowe nagle upadło. I dzisiaj jesteś tutaj, bo mamy sobotę i tak chodziłeś, więc przyszedłeś. Bo to jest taki twój zwyczaj. Zwyczaje nie są złe. Ale tutaj chodzi o coś więcej. O nasze życie duchowe. I chciałbym zaprosić, aby jeżeli ktoś chce z powrotem oddać swoje życie Panu Bogu lub dzisiaj po raz pierwszy, aby teraz wstał i będziemy się modlić. Wiem, że to nie jest coś, co ludzie często w Polsce robią. I nie chcę też, żebyście wszyscy wstali tylko dlatego, że powiedziałem, że będziemy się modlić, bo to też nie o to chodzi. Jeżeli takich osób nie ma albo się boją, to też się pomodlimy. Ale jeżeli ktoś czuje, że Pan Bóg chce i mówi do niego i chce go wysłać, i on chce odpowiedzieć i zmienić swoje życie, aby dzisiaj wyglądało ono inaczej, to dziś jest czas, bo apostoł Paweł, jutro jest niepewne. Apostoł Paweł mówi, że dziś jest dzień naszego zbawienia. To nie jest coś, co się zdarza codziennie, nawrócenie.
odwrócenie się od tego, jak wyglądało nasze życie dotychczas, mimo że może byliśmy już skierowani w stronę Boga. Ale może nie w pełni, jeżeli ktoś chce powiedzieć Panu Bogu dzisiaj tak. Proszę, aby wstał. Tylko żebyście byli pewni. Nie chodzi tutaj o wszystkich, bo jeżeli za Panem Bogiem podążasz, to nie musisz wstawać. Chodzi o tych, którzy może czują, że upadają gdzieś w życiu i chcą być bliżej Boga. Aby oni wstali. Drogi Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty pokazałeś nam najlepiej, jak żyć życiem wiary. Aby to nie było zwykłe życie, ale życie zwycięskie. W Twoim imieniu, drogi Jezu. Proszę Cię tak bardzo o Ducha Świętego, który jest tutaj z nami. Ale proszę Cię, abyś go wylał więcej, bo czasy są trudne. I przychodzi okres, w którym będzie jeszcze gorzej. Panie, proszę Cię, abyś pokierował nas Duchem swoim. Aby te krople, które już spadają na ziemię, przerodziły się w prawdziwy deszcz. Panie Boże, proszę Cię za tymi, którzy tutaj są, za wszystkimi. A szczególnie za tymi, którzy wstali. Abyś, Panie Boże, wzmocnił ich, pokierował, pokazał, jak się modlić za Twoim przykładem. Proszę Cię, Panie Boże, aby Twoje chwile, Twojego życia, ostatnie chwile na ziemi były naszym przykładem. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kończąc nabożeństwo, chcemy śpiewać pieśń pod numerem 17.
głowy do modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy odbudowywać te zapadliny, te ruiny, które pozostały i budować na Tobie, który jesteś skałą wieczną, że Ty możesz odbudować to, co zostało zepsute przez grzech, przez jego straszny wpływ na nas. Proszę Cię, Panie Boże, proszę Cię, abyś nas wspomógł w przezwyciężaniu pokus, w niepoddawaniu się grzechowi. Panie Boże, Ty jesteś dobry. Ty możesz nas prowadzić. Możesz nas prowadzić do zwycięstwa. W Twoim imieniu wszystko, drogi Jezu Chryste. Amen. Amen.